Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj znów wracamy do Country Balls Heroes i powiem wam z miejsca, że jestem bardzo, ale to bardzo zdziwiony tym, jak ta gra się ogląda. Jak na mój mały kanał, nie wiem, czy to po prostu przez to, że ta gra jest dosyć mało popularna, czy może jest teraz reklamowana na Facebooku, ale naprawdę dosyć sporo osób wchodzi na właśnie tą serię. Wchodzi właśnie teraz drugi odcinek, kiedy to nagrywam. I myślę, że zrobię jeszcze trzeci tak na zaś. Zobaczymy, jak wyjdzie jeszcze drugi, jakie będą wyniki. I w sumie to od tego będzie zależeć, bo nie wiem, czy to po prostu pierwszy odcinek jest taki dla was czymś nowym, jeżeli chodzi o to. Tak więc bez zbędnego gadania po prostu zaczynamy kampanię. Po prostu Brexit. Nikt już nie chce u siebie Polski. Wydostań się z tego podłego kraju, zabierz swoją przepychaczkę i ruszaj dalej. Zagramy na poziomie trudności Unwanced. Myślę, że taki poziom wyrównany, bo raczej na początkującym grać nie będziemy. I zobaczymy, co tam się będzie działo. Ja wam powiem szczerze, że nagrywam ten odcinek o godzinie 11:16 przed pracą. Wczoraj siedziałem do godziny chyba 3:30. Więc jestem, że tak powiem, na świeżo. Wybaczcie mój głos taki początkowy. Dobra, doradca. Jeśli nie ma żadnego zamku, postaraj się jak najszybciej zmienić ten stan. W innym wypadku przegrasz po 7 dniach. I musimy się spieszyć z zamkiem. Troszeczkę jest tak samo jak w Herosach Trójeczce. Ucieknij z Anglii. Dobra, bierzemy drewno. Głupia Somalia. Chciałem do Polski, nie do Anglii. Rozumiem. Tu też znajdę darmowe dobra. Potrzebuję zamku. Dobra, dwie jednostki drewna. I mamy już pierwszy zamek. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak na przykład podświetlanie wszystkich przedmiotów, które są dostępne. I co tu mamy? Walkę mamy. I mamy tak, somalijskich somalijskich wojowników. 18-18. No to są same jednostki podstawowe. Więc tak, na pewno sobie doczekamy. Tylko czy ja kurwa wziąłem czekanie się bohaterem? Przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Już nie powinno być problemu. Ja zaczekałem jednostką naszą główną, naszym bohaterem. Bo tak. Dobra. A tu jest strzelający jeden, cholera. Ja mam jakieś czary. Są tu jakieś czary. Czyli co, nie mogę jednak czekać? Koniec tury. Dobra, księga nakręć. Mamy w sumie tylko zwykły pocisk, 50 obrażeń. Dobra. Niech będzie tak jak jest. I atakujemy nadal strzelającego. 4 sztuki raczej dużo nam nie zrobią. Tutaj może poczekamy, kiedy oni się zbliżą. No i jeszcze nie zaatakują. Jakie to masz obrażenia? 5, 9, 15. 2, 4, 15. No to znacznie jest lepszą jednostką. Myślę, że możemy nawalać tych za 14. No sporo dopasowali. Tymi tu jeszcze myślę, że nie musimy martwić. Zwalimy 12, bo tu jest jeszcze walijski King Knightball. To jest problem. Ile on ma? 5, 11. Sporo. Sporo. On teraz dojdzie już na 100%. Musimy go pobejtować troszeczkę. 7, 9, no na 9 idziemy. No, to teraz. Kurde, nie zaznaczyło go. Cholera, shit happens. 2-4. Jest szansa, że go ubijemy. No oczywiście padło 2. Ja mu krytyka za 43. Dobra. Tu już jakoś idzie, tylko mam już 17. Zaczynaliśmy chyba z 19. 5 laka jeszcze dodatkowo. Śmieszne. 4-8, 2-4. Tylko tak. Tu wpadnie pierwszy łucznik. Ty już bić nie będziesz, kochany, więc możemy
Czysto teoretycznie iść na ciebie. No oddaj. Bardzo ładnie. Też oddaj. Bardzo ładnie. Pozbyliśmy się już wszystkich praktycznie. Utłuczemy go. Uwalniemy jeszcze też za dwa. I nasz bohater powinien go dotłuc. No i super, udało nam się. Nawet z małymi stratami, 4 i 5 tylko. No i mamy pierwszy zamek. Moi drodzy, jak to wygląda? Wygląda to praktycznie identycznie jak w Herosach. Mamy tu jakiś typ zamku, to jest chyba zamek walijski, czy angielski zamek. Więc tak, brytyjska strażnica i tym podobne. Mamy 6 w sumie jednostek. 6? A nie, 7. 7 jednostek jest. I oprócz 7 jednostek mamy również różne dodatki do targowiska, mury zamku, parlament, kapitol i tak dalej, tawerna bohaterów. To po prostu to jest identyczna sprawa, taka jak w Herosach Trójeczce. Dobra, ale potrzebowalibyśmy jednostek strzelających, tylko ja nie wiem, czy to jest brytyjska strażnica. Dobra, zaryzykujmy. Brakuje mi troszeczkę zamku, który gdzieś tam stoi i można rekrutować jednostki. No, trzeba się przyzwyczaić do tego okienka tutaj. Bo City List chyba nie działa. Dobra, bierzemy 10. Zawsze to strzelający. Tych połączymy. Dobra, mamy zamek. Więc teraz możemy po pierwsze zlevelować nas. Talenty. Mamy 2 punkty do umiejętności. Ja bym poszedł tak jak poprzednio. Tylko czemu? A, bo to prawie wszystkie myszy się klikało. Poszedłbym na moc zazdrości na 2 punkty, bo to jest w sumie fajne. Bierzemy oczywiście expa, żeby go szybko levelować. I chyba już nie. Myślałem, że już kolejny talent. Zdejmujemy naszą kopalnię węgla. Mamy zasób herbaty. W końcu to Wielka Brytania. I oddajemy następną turę. Dobra. Czy możemy wchodzić do zamku tak po prostu? Możemy. Więc na początku teraz bym sobie kupił parlament. Parlament pozwala na zakup struktur miejskich. Zapewnia również pieniądze każdego dnia. Ratusz to także siedziba rządu. Żyją tam świnie. Każdy poziom zwiększa wytwarzanie pieniędzy. No to w sumie troszeczkę jak na odwrót. Jak w rzeczywistości. Mamy tu pierwszy obelisk. Czy obeliski wiedzy... Nie, tutaj zwiększają tylko doświadczenie bohatera. Myślałem, że może będzie jakiś gral czy coś w tym stylu. Antyczne tablice umieszczone na tym obelisku przekazały ci antyczną wiedzę. Twój bohater zyskuje 2000 punktów doświadczenia. Dobra, tu co tu jest? Posąg wojownika. Wiedza w staturę zwiększa plus 3 do siły. Obejrzmy co tu jest. Jest posąg maga 20 do memmany. Polski protestant bal. Mamy w sumie jak go zaatakować? Mamy, ale mam jeszcze jeden talent, więc od razu bym sobie dodał 10% do obrażeń poziomu drugiego. No i co, atakujemy chyba, co? Puk, puk. Kto tam? Uj, skopany tyłek. Kurwa, Polska jest silna, Polska nie będzie miała skopanego tyłka. Czy Polska jest silna? Nie wiem. Sytuacja na Białorusi. Można odbierać ją względnie indywidualnie. Myślę, że nie będziemy raczej używać teraz many. Poczekamy sobie na nich. Kurwa, znów się obroniłem bohaterem. To jest serio, to jest złe. On powinien być jakoś inaczej zaznaczony. Albo się trzeba przyzwyczaić, że bohater zawsze wali na początku tury. Ty nie możesz strzelać, prawda? Nie możesz. Koniec tury. Trzeba was uciszyć po landbore. Żadnych protestów wokół mego zamku. Dobra. Haczku się w sumie też nie ruszamy. Tobą też się nie ruszamy. Ale dziwo, one mają dosyć sporo pancerza.
Jestem zdziwiony wręcz. To był co zrobimy tu. I tak mało zrobisz. To jest 8. A jak to jest poziom bohatera? Czy poziom drugi, tak? 10% tylko więcej, to nie jest dużo. To jest wręcz mało. Siedem czy osiem? Ósemka chyba jeszcze nie dojdzie, siódemka już dojdzie. Co tak mało? Dwa tylko? Ej! Kurwa, przestań. Mi ściągnął te filmy, serio. Ja się potem dziwię, dlaczego one mają tak mało wyświetleń. Jak tu leci K za K. Dobra, jednego się pozbyliśmy, tutaj tak samo się pozbędziemy, tu pewnie też się pozbędziemy. Kurde, 7 poszło w piach. Niedobrze. Niedobrze. Wiem, że nie dojdzie. Dobra, powinniśmy ich dotłuc teraz. Tutaj 2. Bitego. No, spore stety mieliśmy, 7 aż. To nie jest mało. Dobra, w zamku już coś kupiliśmy, ale znów możemy rozdać talent. Okej, to tak. Pytanie, czy idziemy na moc kulek, czy idziemy na moc zazdrości, potem moc zazdrości 3 i 4. Myślę, że dodamy sobie teraz skill pointsa troszeczkę w atak dla jednostek. Oddajemy turę. Dobra, znów skrzynka, od razu bierzemy poziom. Bierzemy drugi poziom tutaj. Mamy 6 punktów, więc to też nie jest mało. Tutaj co tu było? Statua Lenina zwiększa twoją szansę na trafienie krytyczne. Zyskujesz 3%, 3, plus 3 do szansy na trafienie krytyczne. To nie jest mało. I mamy artefakt. Cóż to jest za artefakt? Statystyki 2-2. Atak 2, krytyk 2, tak? Nie, Armor Penetration 2. I tu mamy płaszcz czarodzieja. Dobra. Tylko tak. Inaczej nie przejdziemy, a myślę, że mam dosyć jeszcze słabe jednostki na strzelające. W szczególności, że tu jest no ich od cholery. Zresztą Noble Bale chyba nie są aż takie mocne. Więc tak, przejdziemy się jeszcze do zamku. Weźmiemy jakieś jednostki i kupimy sobie coś. Leska zbrojownia. Czy spotkanie dżentelmenów? Ja bym jednak tą zbrojownię kupił. Zawsze jakieś jednostki defensywne. Niby 9 sztuk, ale myślę, że mało ich nie będzie, więc tak. Zrobiłbym to w ten sposób. Dał Poland Bala tutaj. Dobra, teraz możemy tutaj iść. Zobaczymy, co te kulki. Polsko, stoimy tu, gdzie stał admirał. Ty stoisz tam, gdzie stało Zomo. O. Obrażasz papieża? Przygotuj się na skopany tyłek. Ej, ale... Kto to mówił? Noble Ball czy Poland Ball? Bo już nie rozumiem w sumie. Albo się komuś dialogi popierdzieliły. My Noble Ballem nie jesteśmy. Nie obronię się tym razem. Nie. Dobra, walimy w dziesiątkę. O, one są easy. One są bardzo easy. Czy zobaczymy jeszcze, jak one będą napierdzielać, ale z tego co widzę, są easy. 24. To nie jest mało. No, jeden padł. Nie, no, jak on dwóch zabija, to już naprawdę nie może być źle. 7. Ty, critical prawie za 200. Prawie jak Yasuo na buffach. Lecimy do przodu, szarża, panowie, szarża. Niech się skupią na naszych jednostkach.
a w walce wręcz. No ale to i tak już jest koniec. Temu nawet krytyk wpadł za 54. Kolejne expy. Co my tu mamy? Bank żydowski. Bank żydowski generuje 1500 pieniędzy na tydzień. Też dziwne, że bank żydowski cokolwiek generuje. Nie, nie jestem antysemitą. Nie myślcie nawet tak. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę. Żydowskie targowisko, Boże, znowu. Ale co tam jeszcze było? Towerna bohaterów. Ej, dobra, wiecie co? W sumie w Herosach zawsze jak się gra, to się robi ze dwóch, trzech bohaterów z miejsca. Mamy w sumie ile kasy? 20 tysięcy. Churchill Ball. O, to może być ciekawe. 10, 20, 16. A w sumie nad tym Boris Balem. On ma jakieś umiejki, jakieś talenty. Nic, zero. Dobra, chodź Boris Balu. Tylko tak. To se kurwa daleko polataliśmy. To se daleko polataliśmy. Naprawdę. Czy ja tu dam radę? Wiecie co? Ja po pierwsze to zapiszę grę na wszelki wypadek. To nawet dwa mi pik zrobiły. To jest bug reporter, dobra. Idziemy na tego ONZ Bala. Czy Unbala. Czy nie można po prostu zgodzić się na jeden system pomiarowy? Nie. No to nie w Ameryce przypadkiem są stopy i tym podobnie? O, jeszcze Soldier Ball. Wow, amerykańskie jednostki. Nie może być. Dobra, walimy w ciebie. One są wszystkie strzelające. O, fuck. Ej, to my to przegramy. My to owalimy. U, 7. Critical za 80. No weźcie się. 5! My to pierdzielimy. Ja pierdzielę, my to pierdzielimy. Będzie pierwsza przegrana. Byście jak pan. Jak pan kto? Nie mogę już użyć żadnych. O Jezu, my to przegramy. I źle zrobiłem, bardzo źle zrobiłem, że nie dałem od razu raszcy kabliat. 4-8. 2-4. Serio, nie wiem co z tym zrobić. Kurde. Ja nie zauważyłem, że one są strzelające. 17. Jezu, my mu nic nie robimy. Ty! No to chuj. Ja to chyba wytnę. Nie, to jest niemożliwe do wygrania w tej chwili. Źle zrobiłem. Pierwsza porażka niestety będzie. Dobra, musimy się na tych skupić. Nie użyłem nic. Fuck. Jeden. No nie, no to już jest koniec. No to moi drodzy, pierwsza porażka. Boris Ball został pokonany. Nie wiedziałem, na co się pisze. Nie wiedziałem, że to są same strzelające. Jeżeli bym wiedział, to raczej poleciałbym na Somal Pirate Ball'e. No trudno, no. Nic już na to nie poradzę. W sumie za Borisem to i tak nie przepadam. Więc to mi tam mało to zależało. W ogóle jakoś te angielskie jednostki mi nie przepadają do gustu. Zwiększa się od twojego bohatera o 10 punktów. No dobra, bierzemy to. Garnek złota. Magiczny flakon. To mi się dobrze wydaje. Tak, piersióweczka. Zawiera wódkę od twojego wujka. 4 i 10% laka. Świetnie.
Złowieszczy bunkier, arena walk. To za chwilę pójdziemy? Czy może teraz? Bo tutaj znów zapiszę rozgrywkę. Żeby potem lipy nie było. Kurwa, 40 strzelających? No pojebało tą grę? No serio, coś tu jest kurwa nie tak. Kogoś tu pojebało. Kogoś tu pojebało ewidentnie. Uważaj, zabiję ciebie za papierosa. 23, potem Somalia się dopiero rusza. No trzeba ich nawalać jako strzelających. Ból nie złamie Rosji. Arrasii. Somalia, liczę na ciebie, jakkolwiek to brzmi. Mogę już do niego dotrzeć. Kurczę, to mogłem tego zaatakować. Aj. 22, ej, one są mocne. Będziemy mieć straty jak cholera, o ile to w ogóle wygramy. 1. Ubronimy naszego łucznika. 2. 1. Teraz będzie atakował 23, 9, 40. Dobra. Tylko... To też nie jest dobrze, bo to jest 4, 8. Dlatego to rozpierdzielą, jak będą chcieli. Kurde, ciężko się robi. Naprawdę robi się bardzo ciężko. My to upierdzielimy chyba. Tak źle i tak niedobrze. Ilu utłuczymy? 4? 4-4. 3-3. Nie wiem jak to rozegrać. Dobra, wrócił się do Somalii. 4. No i Somalia umiera. No nie wygramy tego. Jedyne co można zrobić, to ich przyblokować, żeby strzelający nie obrywał nasz. Ale on i tak dojdzie. Dobra, tak jednego nam zwali. A przynajmniej jedną turę stracą jeszcze. Dwa, trzy, no nie wiem. I tak źle, i tak niedobrze. Ja będziemy wczytywać grę. Czy Polskę nam rozwalili? I Somalię też. Nie no. Serio, tak po dupie dostać. 37 będzie atakować, no ale to i tak już dupa. Jezu, jaki one mają movement speed. Nie, no nie wygramy tego. On mi zrobi kontrę. No, i tyle było z mojego czekania. Nie, dobra, moi drodzy, nie ma co. Poddajemy się. Dwie walki przegraliśmy. Nie wiem, jak nam to nie pykło. Czytujemy grę. W sumie na tym drugim quicku. Teraz u Borysa odzyskamy. Serio, nie wiem jak to się wydarzyło. Jak nie mam żadnego zamku. Mam zamek. Ja mam to chyba wytnę. Aż mi głupio. Dobra, idź Borys tutaj, nie atakuj Polonpola. Ej, ale...
Czyż to były ONZ bale? Ej, coś tu się porąbało. Tą grę zrezetowało, czy jak? Czy one dopiero teraz się pojawią? Nie. Jednostki majonezu i Somalia. No nie no, Somalia jest spoko naprawdę. Reptuję was, Somalia. Tu już byliśmy. Nie, dobra. Tu po prostu się tylko okienko rozpierdzieliło. Nadal jest ich tyle, ile było. Porwałem się z motyką o słońce, ewidentnie. Dobra, bierzemy żydowskie targowisko. Serio, taki wpierdziel dostaliśmy. Ja pierdzielę. Zawsze uważałem się za człowieka, który w Herosy gra dosyć dobrze. Ale widzę, że chyba nie. To ma nowy poziom, Borys. Polska! Ale widać, że jestem chujowy jak baszcz. Dobra, kolejne doświadczenie. Tu kto jest? Szkocki drunk card ball. Okej. Okay. Czemu się polsko nie mogę ruszyć? A, bo muszę cię zaatakować. Czy wygrana jest prawdopodobna? Prawdopodobna. Jakoś ci nie ufam. Borys, ty idziesz do zamku. Chodzisz do tego zamku. I bronisz. Broń, chłopie. Ile wlezie? Czego mi tu jeszcze brakuje? Mury zamku razy dwa. Mamy pierwszy zamek. I tak, no to nie mamy innej sposobności, jak po prostu zaatakować Polską, ale znów robię quick save'a. Żeby potem tego nie powtarzać, no i zobaczymy. Polsko, chodź, napij się ze mną. Twoje napoje to szczyny, spróbuj tą wódkę. Kurwa, mocne to. Kipka. O, shit. Tylko tak, to są te pseudoczołgi, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tu byśmy mogli... Gdzieś tu było takie... Takie cudo, że zwiększało nam przebicie pancerza. Ale nie mam chyba tego. Chyba tego nie mam. Jest. Tańcząca krowa 1. Dajemy na ciebie. Nie, nie broń się. Atakuj. Critical. Wow. No i te sceny są mocne. No właśnie, tamte komunist bale miały kurde taki sam zasięg jak te czołgi. No to jest śmieszne. To jest kurde śmieszne. Czy my coś zabijemy? 0-1. No i niestety nie pykło. Mimo naszej przebitki na czołgi. Jeszcze nie dojdą. I tak. 0-1. 0-1. 0-1. Ty czekaj sobie. Ty nic nie dobijesz, też czekaj. Skupmy się na jednym. Polska, ty dobijesz któregoś, prawda? Ej, gdzieś tu było chyba, czy nie? Dobra, walimy tego na pyrę. Teraz Somalia tak. Atakuj w tą stronę. W tę stronę. 34. Ja bym się tutaj zdefował, może. Ile mamy tych planów? 22. One są
DPS 2-4 to jest 4-8. To nawet jakby nie patrzeć. Tam tylko 9 jednostek. No dobra, trudno. Co najwyżej jesteśmy z jednego. A może nie. Nie żałuję. I teraz Polska, ile dojdzie, a dojdzie, powinna zabić, prawda? No co ty robisz, ty dziadu garbaty? No dobra, nie było żadnych strat. Dobra, bierzemy kasiorkę. Tu już pewnie będzie walka? Nie, jeszcze walki nie będzie. Królewski grób. Bierzemy majonezik. I oddajemy kolejeczkę. Tu nic nie było napisane, spoko. To jest niemiecki soldier, bo i tu jest kolejny 1500 golda, ale dobra, weźmy najpierw do zamku. Zrobimy mury zamku na poziom drugi. I teraz już będziemy mogli robić parlament. Już będzie chyba 3x3. Bo mury już zrobiliśmy też na maksa? Nie na maksa, jeszcze jeden poziom. Ej, ale to czemu to jest na niebiesko? A, bo to już jest skończone. Dobra. W tym razie przejdziemy na górę, tu jest kolejny zamek. Bo pytanie nie, to jest neutralny zamek. Ale ja bym się jeszcze tu rozejrzał. I tu jest chyba kolejny już... nasz przeciwnik? Nie, tu nie ma przeciwnika, jest Somalia. Znów quick save. Jeszcze jedną walkę zrobimy może, co? Taki dłuższy odcinek, a niech mnie. Zaraz muszę się szukać do pracy, cholera. Uuu, ale tak nie zauważyłem, to spore jednostki są. Dobra, ale 5 poleciało. Zablokujemy łucznika. No mają spory movement speed, ale jeszcze jedna kolejka będzie, z nimi nie dojdą. Tu się broń. Tu się też broń. 11-17! No to zaczyna być problem. I to mega problem. 2x2. Ej, ponad bo, ale co ty taki jesteś, kurde, kukowaty? Nie trafiłem z czarem, naprawdę? Przekrytyk za 150, wow. Bronimy się. No i dobra, no 3 na 5. Musimy zaatakować, bo będzie problem. Tu mamy ich 14. Jeden, dwa, no to dużo. Ej, znów to możemy przegrać, kurwa, będą 3 przegrane chyba. Chciałbym się atakować Somalię. To mam. To mam. No jeszcze 2. Nie mogło już 3 być, prawda? Bardzo by was to zabolało. O, jeszcze nie mam many, świetnie. Uff. Krytyk. Somalia nie jest chyba komunistyczna, prawda? No nie. No to mam tylko i wyłącznie szczęście do dyspozycji. Nie wiem na kogo. On będzie w boju. Dobra, damy na ciebie. I tak, musimy na pewno zatakować tego. Przepychaczką podlecimy tu. Dwóch owaliliśmy, nie jest źle. Oddaj. Wytłucz to. To Maria nam umiera, fuck. Polska w sumie też.
1, 2. Dwa, dwa. Serio, my to przegramy. Przegramy to. W 100% przegramy to. Poczekaj chwilę. Zatukujemy tego tutaj. 1-5, 2-5. No i tak wątpię, żeśmy to wygrali. No właśnie. Robi się niebezpiecznie. I to bardzo. Kurwa, ten ma 11-17. Zatchuje ciut. 2-3. Wow, no teraz to żeś mi zaimponował. 0-0. 0-0. 1-1. Ale on nas dobije. On nas dobije, ja bym wolał poczekać. I pierwsze wchodzą ataki w naszego strzelającego. Nie jest kurde dobrze! Nie jest dobrze. I tak już będzie hit wwalnięty. Nie, no przegramy to. Teraz 4 ataki we mnie wejdą i dupa. 2-2, 1-2. Nie no, ja bym tego ryzykował chyba. Zabij. Dobrze. Polska Strong. Kurwa 9, no pojebało was 6. Jeden, dwa. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Moi drodzy, nie ma opcji. Cześć, koniec. Kurde. Trzecia przegrana rozgrywka. Jestem zły, bo było na dobrej drodze. Wstyd. No dobra, moi drodzy, to był trzeci odcinek z Country Balls Heroes. No przegraliśmy 3 razy aż, to jest dużo. Aczkolwiek gramy na trzecim poziomie trudności. No chyba za szybko chciałem, ale też chciałem, żeby te rozgrywki nie były takie łatwe, bo wiadomo, że mógłbym sobie bez problemu przestać te kilka kolejek, nazbierać jakieś armii, no i potem wycinać jakbym chciał. Chciałem wam pokazać troszeczkę coś innego. Wyszło jak wyszło. Zobaczymy po drugim odcinku, jak ta seria wam się spodoba i jeżeli się wam spodoba, to skontynuujemy dalej i postaram się już grać znacznie, znacznie lepiej. Ale na teraz dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, ocenie filmu i komentarzach. Trzymajcie się i na razie. Hej, hej.